Dzień dobry, polosujmy. Jak co tydzień. A czy coś wpadnie, zobaczymy. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Ruszajmy zatem z losowaniami. Ostatnio na wieży skończyliśmy, więc teraz na wieży zaczniemy. A z wieży nie leci nawet jeży. Wprawdzie jest tu parę fajnych postaci, które mogłyby się przydać jak zawsze, bo każda postać miła jest, ale... No właśnie, to ale. Ale wypadł Berden! Czyli zmiana niewielka. Motega mam, ale jest już u mnie niegrywalny. A przynajmniej rzadko. Chociaż na wydarzeniach, żeby oślepiał, to jest wtedy fajne, bo on oślepia, wystarczy raz. Ma te motylki cały czas na przeciwniku, a oni nie mogą się ich pozbyć. I tam. Ale już go chyba mamy. Więc kolejny nam jest niepotrzebny. Przemilczane historie. Jakaś Elfira, nowe postacie. Jacko. Też coś nowego. Podejrzany co? Gryzoń? Miałem kiedyś Jacko. Jeden Jacko kiedyś ode mnie force pożyczył i do dzisiaj mi nie oddał, a to było z 15 lat temu. Pamięć jak u słonia. Taki to Jacko właśnie. Proteusz. Spoko, ale widzę, że w kostiumie. Nie pamiętam, czy miałem kostium. No, najwyżej trochę wzmocnimy Proteusza, chociaż nim nie gram. No, ale może jak będzie w kostiumie wzmocniony, to przyda się na jakieś turnieje, w których fioletowy będzie robił robotę. Bo z fioletowych czwórek to mam głównie lekarzy, masę Sabin i Rygardów, których już kompletnie nie używam, bo się przeterminowały u mnie. Anotep. Fajas też dobry. Ale też ich już z 1000 miałem i 5000 przemieliłem. To samo za Quillą. A Elda Dacha by się na przykład przydała. Nie pogardziłbym. A dostanę w zamian? Kolejny Ulmer. Losowanie bez Ulmera, losowaniem straconym oczywiście. Każdy musi się u mnie pojawić. Reketre. Kolejna dobra postać, którą mam. A w przemilczanych historiach? Werble. Bliska. Co popatrzeć można na nią z bliska. Przejdźmy do kostiumu. Podwójne kostiumiki. No, może by mi się drugi przydał, żeby wzmocnić Magniego, bo niebieski u mnie jest słaby, a już w ogóle ta panna to obniżająca kolor fioletowy. Nie mam właściwie w niebieskim i w fioletowym obniżaczy kolorów. W każdym innym mam. A tu się nie mogę doprosić, więc Domincja jak najbardziej byłaby mile widziana. No, ale jest Ganju, czyli przeciwieństwo fioletowego obniżacza. Ale on tam ma płonący korzeń czy jakieś inne coś, więc nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. W tym wieku to już wiecie. Kolem. Z drugim kostiumem. Może też by warto było go zrobić, muszę się z nim zapoznać. Co on tam sobą reprezentuje? Tenże Kolen w drugim kostiumie. Coś tam działa, coś tam robi. Lilę już miałem w dwóch kostiumach, więc tutaj nawet chyba jest zrobiona, u mnie wymaksowana. Chociaż palaczy mam multum. Jeszcze jedno podejście do kostiumu. Czy tym razem jakiś pseudosiewca się pojawi? Rozgrzany Karil! Nie, tego nie chciałem widzieć. Kedmon, bardzo fajny kostium i na pewno go zrobię, właśnie ten drugi. Elfi rycerz, on tam wali trzech, ściąga z nich statusy, będzie na dwóch kostiumach dosyć mocno. Generalnie te postacie na dwóch kostiumach czterogwiazdkowe są lepsze od pięciogwiazdkowych podstaw z pierwszego sezonu, więc lepiej chyba taką czwórkę mieć wymaksowaną. Tańszą w zrobieniu niż podstawową piątkę. I jeszcze wezwanie wydarzenia.
Puścimy roleczkę, bo może akurat coś na tym wydarzeniu wpadnie ciekawego. Ganju. Pierwsza trójka. Druga trójka. Trzecia trójka, to ostatnio rolka była taka sama, same trójki. Kolejna trójka. No i jeszcze jedna trójka. Fosko. To, że się pojawił, to jest bosko, bo to przynajmniej jedna czwóreczka. A reszta same trójki. Ile tam ostatnio było? 9 trójek, prawda? Chorgal, no marzyłem o tym chłopaku. Niech go dunder ściśnie drzwi, niech go zgniotą. Czemu nie może być? O, i jest i ona, Cinisia, na którą czekałem bardzo mocno i bardzo chciałem ją mieć i bardzo super, że ona jest, bo jest turbo fajną zieloną postać, a opis jej znajdziecie już u mnie na kanale, bo jest. Pójdziemy za ciosem, spróbujemy jeszcze raz coś tutaj tam wymodzić. Może coś tam jeszcze. A kolejna trójeczka. W poprzedniej rolce dwie piątki. Szkoda, że tą jedną był Chorgal, a nie jakieś postać z wydarzenia, ale do turbo dobrych postaci z wydarzeń nie mam szczęścia. Zabrzmi, jakieś podstawy lecą, a to lipa trochę. No ale znowuż czekamy na wymianę za 20 postaci. Coś może się trafić, jak będzie dobry niebieski albo fiolet, zwłaszcza obniżający kolor, o czym już wspominałem. Konkretny, czyli albo obniżający obronę niebieskiego, albo fioletowego. To będę brał w ciemno, nawet się nie będę zastanawiał. A niebieski może się zdarzyć. Bo tam było parę postaci. Tak, w fiolecie trochę gorzej, bo to tylko Dominicja chyba w kostiumie. I Pantera, jeśli się nie mylę. A to są dosyć dobre postacie. Ale w niebieskim jest ta panna z maczugą tam. Tu cały czas trójki, nic nie wpada. Ona jest dosyć starą postacią, więc może za 10 czy 15 by ją dali. No, ciekawy jestem. No, jeszcze puścimy roleczkę, zobaczymy. A nuż widelec. Może tym razem. Czterogwiazdkowy trener. A tak to same trójki. No, czyli standard. 9 trójek. I jedna czwórka. O, przepraszam, jest Fosko, którego już miałem przed chwilą, więc... O, też Alesia nowa. Czyli znowu będzie co robić, ale to znowu trójki i czwórki. Czyli turbo słabe te losowania u mnie już od kilku miesięcy, tak? Niedobrze i to się musi w końcu przełamać. Trzymajmy kciuki, żeby się przełamało przy następnych losowaniach. Jeszcze tu sobie jedno losowanko zrobimy. I Kailani na koniec. Dziękuję, dobranoc, nie mam pytań. Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie Ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.